skąd się bierze miód? Jeżeli zapyta się pan dziecka, to powie, wie pan co powie, że ze słoiczka z Intermarché. Miód. Miód bierzemy od pszczół. Pszczoły muszą najpierw zebrać nektar z kwiatów lub spać, przerobić, dodać swoich enzymów, pozbyć się wody. Miód musi dojrzeć i dopiero my, pszczelarze, możemy zabrać niejako ten miód pszczołom, włożyć do słoików i dopiero mamy miód do spożycia. Czyli jest to tylko naturalny produkt pochodzenia pszczelego. My, jako pszczelarze, naszym zadaniem właściwie jest tylko zabranie go pszczołom i włożenie do słoików. I to jest cały proces technologiczny. To jest bardzo szeroka gama. U mnie naprawdę wykorzystuje niewielki zasób tych składników, które możemy pozyskać od pszczół. Bardzo popularnym składnikiem jest wosk pszczeli oczywiście, produktem pszczeli. I ja go wykorzystuję w kilku produktach swoich. Produkt w postaci wosku pszczelego używamy przede wszystkim oczywiście do świec, jest to tak oczywiste. Od zarania dziejów były tworzone świece z wosku pszczelego. Na dzień dzisiejszy wosk pszczeli używamy również do produktów kosmetycznych. W naszej pracowni powstają olejki do ciała z woskiem pszczelim, perfumy z woskiem pszczelim. Jest również krem do rąk Satinade, dzięki temu, że posiada w sobie wosk pszczeli, doskonale tworzy barierę ochronną na naszej skórze. Cała gama produktów do aromaterapii, czyli wosk pszczeli w połączeniu z olejkami eterycznymi. Następnie mamy mydła. Mydła z woskiem pszczelim charakteryzują się wysoką twardością, dzięki czemu nie zmydlają się, nie mają takiej nieprzyjemnej konsystencji w trakcie zużywania się. Średnio mówi się, że jedna pszczoła jest w stanie przynieść łyżeczkę miodu. Przez swoje życie pszczoła rok nie żyje, to jest znacznie krócej żyje. Te pszczoły zimowe rzeczywiście żyją dosyć długo, czyli od jesieni do wiosny, a później są zastępowane przez nowe pokolenia. I czym więcej pszczoła pracuje, tym krócej żyje. Miód sam w sobie jest produktem leczniczym. Wyróżniamy miody nektarowe oraz miody spadziowe. W naszych rejonach występuje miód spadziowy liściasty, no i oczywiście szeroka gama miodów nektarowych. Z miodu nektarowego wiosennego wielokwiatu staram się robić produkty połączone z owocami liofilizowanymi lub też z przyprawami. Naszym takim sztandarowym produktem jest miód z liofilizowanym imbirem oraz liofilizowaną cytryną. Ma szerokie właściwości uodparniające oraz leczące organizm. Sam miód jest leczniczy dla organizmu człowieka. Imbir również zawiera antyoksydanty i właściwości lecznicze. Taka mieszanka w przypadku grypy jest wspaniałym lekarstwem wyciągającym nas z choroby. To jest oczywiście jedno z wielu połączeń. Fantastycznym połączeniem jest kurkuma z pieprzem kajen i cytryną. Również liofilizowany czarny bez doskonale znajduje zastosowanie w połączeniu z miodem jako środek uodparniający, bądź też nawet wspierający proces leczenia przy przeziębieniu. Po Jeziorze Drawskie, najfajniejsze miejsce na Ziemi. Z tym miejscem nierozerwalnie wiąże się najlepszy, najcudowniejszy produkt, czyli miody drachimskie. Produkt, który od 2011 roku jest produktem certyfikowanym z chronionym oznaczeniem geograficznym. Jest to jedyny produkt w zachodniopomorskim, który posiada ten certyfikat. Tworzyliśmy tą markę przez bardzo, bardzo długi okres czasu i jesteśmy z niej bardzo dumni.
Jest to sztandarowy produkt pochodzący stąd. To jest miejsce cudowne i jeszcze cudowniejszy miód. Zapraszamy Was serdecznie wszystkich tutaj do nas, na Pojezierze, do naszych pasiek. Oglądajcie nas, naszą pracę, oglądajcie nasze pszczoły, próbujcie naszych produktów. Serdecznie zapraszamy. Pszczoły pojawiły się na Ziemi ponad 200 milionów lat temu, czyli dosyć dawno. Ale Ziemia ma ponad 4 miliardy lat, tak, około 4 miliardów, czyli dosyć dużo. I wcześniej też były jakieś ekosystemy, ale nie takie, jak my znamy. Dla nas to byłaby katastrofa. 80% gatunków jest entomofilnych, czyli zapylanych przez owady. Samego pożywienia, którego my spożywamy, mniej więcej 30% to są rośliny zapylane przez owady. Czyli na przykład gdyby nie było pszczół, nie mielibyśmy truskawek, jabłek. Ile życie by było uboższe bez pszczół? Nie możemy żyć tylko na samym chlebie, prawda, i ryżu. Także to na pewno by się dużo zmieniło. Dla nas by była to katastrofa. Nie, świat, czy wyobrażam sobie świat bez pszczół? Nie, świat bez pszczół nie będzie istniał.